Bardzo ciężka praca, to są małe dzieci, wymagają opieki, przyuczamy je, uczymy je wszystkiego. Pracownice miejskiego żłobka protestowały już w ubiegłym roku. Wtedy udało im się wywalczyć podwyżki w wysokości około 120 zł. Teraz chcą 400. Domagamy się podwyżki płacy zasadniczej. Na dzień dzisiejszy nasza płaca nie jest nawet najniższą krajową. Są to kwoty od 1500-1600 zł. I do tego wlicza nam się dodatek stażowy, żeby osiągnąć tą najniższą krajową. Bez pomocy męża to raczej na skromne bardzo życie. Z całą pewnością wszelkiego rodzaju oczekiwania pań pracujących w żłobku są zasadne. Powtarzam, co do zasady. Natomiast władze miasta, bez względu na to, kto te władze sprawuje, muszą brać pod uwagę możliwości budżetu. W żłobku przeprowadzone zostało głosowanie w sprawie ewentualnego strajku. Taką formę protestu poparła większość pracowników. Wszystko stoi w miejscu i nic do przodu nie idzie. Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, to co? Później odbędą się mediacje i będziemy przygotowywać się do strajku. Na czym ten strajk miałby polegać? To znaczy, to będzie dwugodzinny strajk ostrzegawczy na początku. No po prostu nie będziemy przyjmować dzieci, prawda? No bo na tym to wszystko będzie polegało przede wszystkim. No i będziemy cały czas negocjować warunki. Władze miasta chcą negocjować w sprawie podwyżek, jednak swoje propozycje przedstawią dopiero na początku przyszłego tygodnia. Jakikolwiek, przepraszam za określenie, groźba jakiegokolwiek klapsa w postaci referendum strajkowego, w postaci zapowiedzi strajku, na pewno nie służy dobremu klimatowi. Na pewno nie służy dobremu klimatowi. Poczekajmy do poniedziałku, będziemy mieli więcej do powiedzenia, zarówno jedna, jak i druga strona. Chodzi o to, żebyśmy wyszli z kompromisem. Zarobki pracownic miejskiego żłobka są jednymi z najniższych w Jeleniogórskiej Oświacie.